Marcie. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z ministrem edukacji i nauki profesorem Przemysławem Czarnkiem. Tematem rozmów były zmiany w prawie oświatowym. Przez instytucje kultury i uczelnie wyższe przeszedł już neomarksistowski lewacki pochód i tam, jak mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, jest wiele problemów. Teraz ta ideologia próbuje wkraczać do szkół. W placówkach pojawiają się organizacje, które bez wiedzy rodziców proponują agresywną seksualizację oraz forsują demoralizujące i ideologiczne treści. To, że my stawiamy tamę, dajemy wielkie uprawnienia rodzicom, jeśli chodzi o zapoznawanie się przez rodziców z treściami, które organizacje pozarządowe chcą przedstawiać naszym dzieciom w szkole i dajemy możliwość zastopowania wejścia organizacji, to jest właśnie powód tego wrzasku, bo oni myśleli, że będą mogli opanować również, jeśli chodzi o indoktrynację neomarksistowską i lewacką, również szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Tą ustawą stawiamy tamę temu pochodowi neomarksistowskiemu i to jest główny powód wrzawy tych niektórych tylko organizacji. Mowa o nowym prawie oświatowym, które zwiększa wpływ rodziców na to, co dzieje się w szkole. Organizacja z zewnątrz, która będzie chciała prowadzić zajęcia w placówce, ma przedłożyć 2 miesiące wcześniej plan takich zajęć. Zgodę na dodatkową lekcję musi wyrazić Rada Rodziców. Później treści, jakie będą prezentowane uczniom, zostaną podane do publicznej wiadomości przez kuratorów oświaty. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której rodzic nie będzie informowany o tym, co dzieje się na takich zajęciach. Dziś o ustawie minister edukacji i nauki rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. To było szczere i merytoryczne spotkanie, podkreśla profesor Przemysław Czarnek. Jestem przekonany, że rozwialiśmy szereg wątpliwości, a przede wszystkim wykazaliśmy również pewne fejki i pewne sprzeczne z rzeczywistością tezy, żeby nie powiedzieć kłamstwa opozycji, dotyczące tego, co rzeczywiście ta ustawa wnosi. Tu rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo radykalnym rozszerzeniem uprawnień rodziców, jeśli chodzi o wchodzenie organizacji pozarządowych do szkół i to odpowiada koncepcji pana prezydenta zgłoszonej przez niego w jego projekcie ustawy w tym zakresie.